wielki festiwal fireworks, czyli fajerwerku w Pattaji. Wow, muza. No i ja pierdzielę, ile ludzi. Cóż za wyjątkowy dzień. 9 rano, a my już po krokach, po treningu. 10, razem. 10 tysięcy kroków za nami. Dzisiaj ogólnie znowu w Pattaji wielka impreza. Dzisiaj fajerwerki na plaży. Dzisiaj w piątek, jutro w sobotę, więc znowu będzie dużo się działo w Pattaji. Także kto jest w Pattaji, ten może znowu dużo poświętować. A my z rana, z racji, że tak szybko poszliśmy na zakupy jak nigdy, tak szybko poszliśmy do sklepu i do tych wszystkich street foodów, że jeszcze ich nie ma. Tajowie jeszcze śpią, jeszcze na zakupach są. W sklepie mięso kupują, dopiero grilla będą rozpalać, a my już chcieliśmy iść na zakupy. No i niestety naszego pana z owocami też jeszcze nie było, pewnie jeszcze w dżungli je zbiera. Chcieliśmy kupić kokosy. No i niestety kokosów nie było i kupiliśmy kawę w 7-Eleven, ale co chciałem o tej kawie powiedzieć? Chciałem tylko to powiedzieć, że jeśli ktoś nie lubi słodkiej kawy, to cholera niech nie zapomni powiedzieć pani sprzedawczyni, czy pani tej, która robi kawę, że no sugar, bo nawet jak bierzecie czarną kawę, to jak nic nie powiecie, to bez pytania dodadzą wam cukier do tej kawy. No i właśnie mamy dzisiaj słodką kawę. No może nie bardzo jakąś, ale słodką, a my nie lubimy słodkiej kawy. Fajnie jest tak zacząć dzień od 6 rano, bo można naprawdę wiele rzeczy zrobić. Wiele więcej niż jak się śpi do 9. A tutaj jeszcze pokażę wam, co kupiliśmy Emi na śniadanie. Taki ryż z pysznym gotowanym kurczaczkiem. Do tego jest ogóreczek, sosik i jeszcze przepyszny rosołek, naprawdę mega. A dodatkowo widzę w gratisie dzisiaj dostaliśmy jeszcze świeżą świńską krew. Taka pyszna, prosto, specjalnie, specjalny specjał dla Emi. Emi, cieszysz się? I to kosztuje 50 batów, takie całe danie z tym rosołkiem, z tym wszystkim, czyli 6 zł. Właśnie przyjechaliśmy na wielki festiwal fireworks, czyli fajerwerków w Pattaji. Bardzo dużo ludzi, główna ulica tutaj przy plaży zamknięta. Właśnie pierwszy kraj zaczął strzelać fajerwerkami. Mnóstwo ludzi, mega mnóstwo ludzi. I już tutaj wam pokazuję, już pierwsze fireworksy lecą w górę. I tak przez co najmniej 2 godziny. Muza, no patrzcie się, co tu się dzieje. I ja pierdzielę, ile ludzi. Ale ludzi, ja pierdzielę. Podobne święto jest u nas na przykład w Nysie, gdzie też przyjeżdżają z różnych krajów i strzelają fajerwerkami nad jeziorem Nyskim. No tylko tu jest no chyba impreza razy 3 co najmniej, jak nie razy 10. Ale ludzi, ja pierdzielę, ile ludzi. Co najlepsze, to cała plaża w leżakach. A plaża kończy się tam. Tu są chyba dziesiątki tysięcy ludzi, no to grubo, grubo. Dopiero w sumie wszystko się zaczęło bez 19:30. Ale gruba impreza.
Co tu się dzieje? O, ale wąsko. Masakra. A czemu tu w ogóle jeżdżą na skuterach? Na skuterach można? Może można skuterami. Nie wiem. Cała droga z food trucków. A, food trucki to przesadziłem. Street food. Wow. O, ale ludzi. Możemy iść szybciej. Jak się w ogóle da iść szybko, no to możemy. Właśnie wpadłem na ciebie. To tam na plaży jest? Zapytaj ile? 100? Yeah, 100. So expensive. 80 baht. So? Okay. So? Okay. Cholera, chodzimy, szukamy jakichś wolnych leżaków, ale nie wiem, czy coś się znajdzie. Yeah.
udało nam się znaleźć leżaki wolne, także możemy sobie spokojnie poleżeć, cholera nic nie widać, bo jest bardzo ciemno. I tylko jest przerąbane, jeśli ktoś jest głodny, bo tak wszędzie pachnie jedzeniem, że po prostu w brzuchu się przewraca. Kiszki marsza takiego grają, że ta orkiestra tutaj cała i ta scena nie ma szans. Ale w końcu po długich poszukiwaniach mamy gdzie usiąść i możemy oglądać kolejne fajerwerki już na siedząco. Ogólnie jest tak ciasno, nie ma normalnie jak przechodzić między leżakami. Jest leżak przy leżaku, ludzie przychodzą jeszcze gdzie jest ścieżka ze swoimi jakimiś krzesełkami, siadają w przejściach. Kurczę, no co tu się dzieje, to jest po prostu szok. Ludzie jest tyle, że nawet i ten internet zamula, że nie da się wiadomości wysłać. Często. Jak do Sylwestra. Jak właśnie są takie imprezy, jest tyle ludzi, że właśnie nie da się po prostu przejść, jeden obok drugiego, no to często jest tak, że nie działa internet. Pan tutaj siedział, który pan? Ze swoim krzesełkiem. Ten tutaj? A, no. No, ten zaraz będzie miał gdzie siedzieć. Chyba też musimy jechać do Decathlona, kupić sobie krzesełka na jutro. No. Bo impreza trwa przez 2 dni, dzisiaj piątek, jutro sobota. Więc na Sylwestra. Właśnie, czekamy na kolejne fajerwerki. Chwila przerwy. Zmiana państwa. Nowe statki zaraz wypłyną na morze. I znowu będzie wielkie show. Na taką imprezę dobrze jeszcze przygotować się pod względem właśnie czy jedzenia, czy picia, zabrać wszystko ze sobą, żeby nigdzie nie chodzić, bo są takie kolejki w sklepach, że wyjść teraz do sklepu to jest 40 minut stania w kolejce, więc warto przyjechać z godzinkę przed imprezą, znaleźć sobie fajne miejsce, wziąć całą reklamówkę, plecak, jedzenia, picia i wszystkiego i po prostu jak już się usiądzie i pieluch, żeby było się gdzie wysikać, i jak już się usiądzie, to już po prostu siedzieć do końca imprezy, bo wyjść stąd później i powrócić na swoje miejsce to godzina nie nasza, mimo że sklep jest jeden przy drugim, to i tak jest tak dużo ludzi, że kolejki są niesamowite. Nie wiem, czy będzie tutaj widać, ale patrzcie się, jaka jest kolejka do przejścia. Tutaj stoją normalnie ludzie, żeby przejść. W kolejce normalnie się już toruje tam między leżakami. Tutaj pan właśnie przed chwilą przeszedł z gorącym grillem koło mnie, bo tam ma jakieś rzeczy, które podgrzewa na szybko na plaży, na grillu. Właśnie ten tutaj z tą lampką. No jakieś skórki takie, no, z tych ryb czy coś. Kurde, tak gorąco od tego grilla. No nic, czekamy na kolejny występ.